A gdy płynęli, on, Jezus, zasnął. Ewangelia Łukasza, 8:23. Pewnego dnia Pan Jezus wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i poprosił ich, aby popłynęli do przeciwległego brzegu jeziora Genezaret. Podczas podróży Pan Jezus zasnął. Chciejmy krótko się nad tym zastanowić. Człowiek, Jezus Chrystus, jest jednocześnie Synem Bożym, Synem Odwiecznym. Psalm 121, werset 4 mówi o Bogu. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Bóg nie potrzebuje snu. Jego siła jest stała i niewyczerpana. Kiedy dochodzimy do naszych granic, jesteśmy fizycznie bądź duchowo wyczerpani. Brakuje nam energii życiowej i wiary. Bóg jest zawsze obecny i chce nam pomóc. To nas uspokaja. Wtedy Pan Jezus zasnął w łodzi, ponieważ był fizycznie zmęczony. Również ewangelista Jan wspomina, że Pan Jezus był zmęczony podróżą. Ewangelia Jana 4, rozdział 6, werset. Te wydarzenia wyraźnie wskazują, że On stał się prawdziwym człowiekiem. Uczynił to, aby jako bezgrzeszny zastępca cierpieć i umrzeć na krzyżu Golgoty za grzesznych ludzi. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Syn Boży stał się człowiekiem. Ponieważ żył na ziemi w najtrudniejszych warunkach i doświadczył najgłębszych cierpień. Dlatego potrafi nas zrozumieć i nam pomóc, kiedy jesteśmy w utrapieniu. W tym leży szczególna pociecha dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Widzimy to w liście do Hebrajczyków, 2 rozdział 17-18 werset i 4 rozdział 15 werset. Tak samo uczniowie w łodzi poznali, że śpiący Zbawiciel jest jednocześnie tym, który stworzył cały wszechświat i wszystko jest w Jego mocy. Gdy łódź wypełniła się wodą, uczniowie zbudzili Pana Jezusa. Wtedy On objawił swoją boską moc i pomógł w potrzebie. Zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Łukasza 8, rozdział 24, werset. Czy więc Pan Jezus nie jest godzien, abyśmy Mu bezgranicznie ufali?